Cześć, witam Was bardzo serdecznie, Mateusz Iwaniuk z tej strony. Zapraszam Was na pierwszy film, który wprowadzi Was w ten świat wirtualnych szyły. Poznacie pierwszą platformę, gdzie zakupicie swoje pierwsze, może zakupicie pierwszego bitcoina albo jakiegoś altcoina. Jeśli nie wiecie, co to bitcoin albo altcoin, to radzę odesłać i poszukać w Google, bo nie zamierzam takich podstawowych rzeczy tutaj tłumaczyć. Ale przeprowadzę z Wami rejestrację, powiem Wam, co to jest BitBay i do czego służy. Zatem BitBay jest to internetowa giełda kryptowalut, jak i kantor internetowy. Zatem zacznijmy rejestrację, zarejestrujmy się. Oczywiście link do rejestracji znajdziecie na dole w moim opisie. Dobra, musimy podać swój adres e-mail, musimy podać prawdziwy adres e-mail. Dlaczego? Ponieważ przyjdzie dla nas potwierdzenie linka aktywacyjnego oraz w późniejszym czasie kody aktywacyjne, które będą Wam potrzebne do zrobienia przelewu. Zatem rejestrujmy się. Dobra, jesteśmy tutaj dalej. Dostaliśmy sobie już wiadomość od BitBaya. Drogi użytkowniku, nazwa użytkownikami, witamy serdecznie na platformie. Trzeba aktywować konto, czyli aktywujemy swoje konto do dalszego działania. Czekamy na nasz link. O, tutaj jest teraz, wypełnimy swoje dokończenie rejestracji, czyli swoje dane. Nie wiem, jak to zrobić. I wpiszmy sobie jakiś login, który będziemy mieć. Hasło musi być silne. Co to oznacza? Zaraz powiem. Muszą być małe litery, duże litery, cyfry, żeby po prostu nikt się nam nie włamał na to konto, bo wiadomo, trzeba mieć zabezpieczone. Kod zabezpieczający, no dobra, damy sobie 4-literowy, nie żeby za trudny, który będziemy sobie pamiętać. Obywatelstwo, no, dokończenie rejestracji, oczywiście trzeba mieć obywatelstwo polskie, jeśli mamy polskie. Wybór domyślnej waluty, wybierz walutę. Ja polskich złotówek nie używam, używam, ale bardzo rzadko, w części euro wolę stworzyć sobie i stwórz konto, nie? Okej. Wyłączamy. Konto zostało stworzone. Powinniśmy dostać też od razu potwierdzenie, a jeszcze nie wiem. Dobra. Czyli robimy sobie adres e-mail, wpisujemy. Okej, mamy hasło. Wchodzimy do swojego biura na BitBayu, w którym zobacz. Dobra, trzeba potwierdzić, nie jestem robotem znowu. Przy każdym logowaniu trzeba to potwierdzić. Jesteśmy sobie już na naszej platformie. Nie jesteśmy. What the fuck? What is this? Nope. Jesteśmy teraz. Oczywiście, teraz przychodzi takie coś, jak zweryfikować swoje konto. Dlaczego się należy weryfikować? Jeśli chcesz używać normalnie BitBaya, który będziesz wpłacał, wypłacał na bieżąco swoje środki i będziesz potem mieć większą wolumę niż parę tysięcy złotych, to radzę zweryfikować, by nie mieć żadnych problemów z wypłatą środków. Jak to zrobić? Zweryfikuj swoje konto, naciskamy. Ja oczywiście swoje normalne konto mam zweryfikowane, ale to jest... O, możemy sobie wybrać konto osobiste i firmowe. Ja oczywiście swoje normalne konto mam zweryfikowane, bo używam go na co dzień i mi jest bardzo potrzebne. I używam jako konto osobiste. O kurde. Dobra. Germany. Zdarzają się takie czasy i błędy. Mój numer to 163. Chwilę, znajdę sobie, bo nie pamiętam na pamięć. 1,6, ok. Dobra, robimy weryfikację. Wpisujemy kod, który nam przyszedł na SMS-a. Przyszedł właśnie, jest bardzo szybko. Weryfikacja to 722317. Ok, przeszło. Jesteśmy. Potwierdzenie danych osobowych. Tutaj wypełniamy swoje imię, nazwisko, a te urodzenia i po kolei jak leci. Trzeba wszystko zgodne ze swoimi danymi osobowymi potwierdzić, bo nie radzę kłamać. Potwierdzenie swojej tożsamości.
dowód tożsamości lub paszport. Skanujemy, znaczy tu przepisujemy swoje dane, numer konta, data wydania, wszystko co i jak się znajduje na dowodzie osobistym lub paszporcie. Potwierdzenie adresu. Tutaj potwierdza swój adres. No i oświadczenie, czyli oświadczenie przesyłasz sobie, jak tu pisze, za wodę lub za światło lub za prąd lub za rachunek jakikolwiek inny, który płacisz przez przelew, potwierdzasz przelew, robisz sobie pobranie z rachunku takiego oświadczenia. No i wysyłasz. No i to by było na tyle. Możesz i czekasz później do 24 godzin powinno, do 48 godzin powinno być konto zweryfikowane, ale zazwyczaj to jest bardzo szybko nastaje. Dobra. Muszę sobie podłączyć ładowarkę jeszcze do laptopa. Załączyłem do prądu, ale nie podłączyłem kabelka. Zaraz spadnie. Dobra, jesteśmy z powrotem. Dobra, wchodzimy na BitBaya. Konto osobiste, zmień weryfikację konta. Dobra. BitBay. Chodź. Dajmy wstecz. Jeszcze raz. O kurna, konto. Dobra, jesteśmy na BitBayu. No i pokażę wam krótki dashboard. Tak, tutaj na dashboardzie znajduje się, co się znajduje na dashboardzie? No portfel, stan konta, jaki mamy. Oczywiście tutaj jest zerowy stan, bo nie ma, posiadamy na nowym koncie nic. Tutaj są nasze powiadomienia, nasz login. Tutaj są transakcje, możesz kupić, sprzedać. Na sprzedaży możesz sobie wybrać jedną spośród 18 kryptowalut, altcoinów. No i po prostu tutaj wystawiasz ofertę po kursie, którą chcesz kupić. Kurs euro. Co to jest kurs euro? Wystawiasz, po jakim kursie chcesz kupić ilość sztuk. I tu ci wyskakuje, jaką to jest w przybliżeniu wartość będzie, nie? Cześć, w przybliżeniu? Nie. To jest jaka wartość będzie tego po transakcji. I dajesz kup i ci... Dobra, przyjmijmy, że weźmy sobie Liska, to jest takie duże odrobienia ostatnio, że chcesz kupić Liska po 4,00 euro. Ilość Lisków, nie wiem, no, po taniości to 100 Lisków sobie, masz to wartość Lisków 400 i to jest 99,57 Lisków. Dlaczego tak? Oczywiście, giełda narzuca swoje prowizje, i też trzeba giełdzie zapłacić. No nie jest tak ładnie wszędzie, jak to mówią. Dobra, to mamy wystaw ofertę. I tak samo dotyczy się to oferty, chcę sprzedać. Dobra, szybka transakcja. Szybkie kupno. Czyli tutaj już nie ma, nie podajesz żadnej ceny, ale tylko ilość listków lub euro, ile posiadasz. Przykład, posiadasz 400 euro, no i widzisz, tu ci od razu kupuje 81. Od razu. Posiadasz listku, chcesz kupić 400 listków, chcesz kupić i ci skakuje ile wydasz około. No i tak samo się to dotyczy do szybkiej sprzedaży. No i to było na podstawowych informacjach tyle z giełdy. A przenieśmy się z portfel. Tutaj jak widzisz, jeśli zakupisz sobie jakiegoś bitcoina lub innego altcoina, możesz przechodzić, czekaj, musimy nie pokazać ponownie i rozumiem. Tutaj dostajesz swój adres. Na ten adres możesz wysyłać oraz z tego adresu będziesz wysyłał inne bitcoiny do sieci i tak samo do znajomych, czy opłacał swoje rachunki. O, też można. Nie wiem, jak to w Polsce tutaj bywa, ale tak można. Aha, i żeby wypłacić, musimy mieć zweryfikowane konto. No dobra, to ja przechodzę sobie, wyłączę streama i widzimy się za chwilę i pokażę ci na zweryfikowanym koncie, jak to sobie wszystko uzyskiwać. Dobra, witam was znowu. Tutaj Mateusz. Na czym skończyliśmy? Idziemy na swoje portfele i miałem wam pokazać, jak dokonywać wypłaty.
wypłacę sobie z konta BitBay z portfela Bitcoin. No to tak, tutaj macie przelew własny. Aha, nie no, wpłatę tutaj rozumiesz, kopiujesz sobie ten link i dokonujesz właśnie wpłaty na ten swój portfel, to jest twój adres. No a tutaj wypłaty się robi. No i jak to zrobić? Tutaj sobie wpisujesz kwotę, jaką chcesz przelać, na przykład 10, o kurde, 10 bitcoinów, no to nie, no to 0, dajmy 0,1, no ile to jest 66 euro, kurde, w danej chwili, no i wyślij do, czyli tutaj wpisujesz sobie w to pole, wpisujesz sobie adres, na który chcesz przesłać bitcoina, no i możesz sobie go również zapisać. Tutaj mam mój, na Mateusz Iwaniuk, możesz sobie zapisać. Na jakich gdzieś, o dobra, nie ma tutaj bitcoina tyle, ale wpisujesz komentarz, no po prostu komentujesz go, jak go chcesz sobie nazwać. Nie jest ważne, bo ważny jest tylko ten adres. Ten komentarz tylko jest do ciebie, a najważniejszy jest adres bitcoina, żeby zgadzać się i był poprawny z adresem, na który chcesz go wysłać. No i dajesz wypłać i później przyjdzie ci wiadomość na maila i potwierdzenie, że wypłacasz środki. No i to by było na tyle normalnie z portfela. Masz historię, tam nie będę wam pokazywał historii mojej. No i Cantor Fiat, nie wygodne waluty wiadomości, zawsze kurs korzystny. Kurde, aktywuj Cantor. Wow, mamy aktywny Cantor. I wymieniamy, jakie chcemy, na przykład 20 euro. O, 20 euro i mamy od razu na polskie złoty. Kurde, przy 20 euro, przy jakim kursie? Aha, bo jest posiadacz euro, okej. Okay. Ile jest kurs? 4,23. Widzicie, jaki korzystny kurs? Złotówki. Też mamy. Dobra, to by było na tyle z podstawowej wersji. Pokazałem wam, jak obsługiwać tą giełdę w podstawowej wersji oraz Cantor Fiat, który pozwoli wam wymieniać polski na euro i tak z powrotem, nie? Czyli macie fiaty do wymiany oraz na podstawowe rzeczy takie, no jak działać w internecie, no podstawy znacie, musicie sobie zaprzyjaźnić z tą platformą, żeby wam siadła i nauczyć się podstawowej obsługi jej. Najlepiej, no pokazałem wam podstawy, dlatego dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zostaw subskrypcję, napisz komentarz, co byś chciał jeszcze wiedzieć. Oczywiście w przyszłości będzie więcej filmików, no i w takim razie do usłyszenia, życzę ci powodzenia, dobrych transakcji na giełdzie, zyskownych samych. No i widzimy się na pewno w następnym filmiku, więc zostaw suba, daj lajka, daj komentarz, zostaw co potrzebujesz. No i trzymaj się, hej!